Trzy małe lwiątka. W dalekiej Afryce żyły sobie w dżungli trzy małe lwiątka. Były bardzo wesołe i robiły różne psikusy. Pewnego dnia ćwiczyły właśnie gimnastykę poranną, gdy nagle posłyszały daleki, głuchy odgłos. Co to może być? Było to bicie w bębny. Zbliżali się murzyni. Zobaczyli lwiątka i zaczęli je gonić. Lwiątka w nogi. Jeden z murzynów już miał chwycić małego kida, gdy wtem potknął się i upadł. W ostatniej chwili lwiątka zobaczyły łódkę, wskoczyły i szybko odepchnęły się od brzegu. Prędko, prędko, aby dalej. Trzeba się dobrze schować. Może nas nie zobaczą. Możecie wyłazić, zaskrzyczała papuga. Nie ma już nikogo w pobliżu. Nie tylko lwiątka lubią robić psikusy. Mały pawianek także miewa różne pomysły. Oto niepostrzeżenie przeciągnął lianę. Lwiątka zawadziły o nią i bęc. A masz, mówi kit, będziesz miał teraz nauczkę. Po tylu przygodach lwiątka poczuły głód. Może uda się złapać jakąś rybkę? Czy mogłaby nam pani dać trochę mleka? Prosi grzecznie kid wielbłądzicę. Proszę bardzo, z największą przyjemnością. Smaczne? Połów ryb udał się również. Mniam, mniam, jakie to dobre. Po obiedzie wielbłąd zabrał lwiątka na przejażdżkę. Z daleka zobaczyli jakieś namioty. Ostrożnie, może tam ktoś jest. Hurra, nie ma nikogo. Możemy śmiało wejść do środka. Uff, nareszcie wyśpimy się porządnie. Dzień był bardzo męczący. Majasa, 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 majasa.